Polish Fans TV. Działo się przy okazji meczu Brzozowia Brzozów Zamczysko Odrzykoń. Przytaczamy relacje, które pojawiły się na profilu Podkarpaccy Kibice. Na początek perspektywa fanów Zamczyska. W niedzielę do brzozowskich oferm wybieramy się w 50 osób, w tym 7 osób z Przysietnicy. Dzięki panowie. Mecz wygrywamy 5-3. Po meczu koleżanki z Brzozowa zaczynają pokazówkę, szybki oklep i do domu. Do następnego. GKS and LKS. Teraz posłuchajcie relacji kibiców Brzozowi. U nas mecz bez mobilizacji ze względu na pismo wysłane od nas z klubu plus pandemię koronawirusa. W pewnym momencie dostajemy info, że koalicja chamów z kilku wiosek przyjechała na mecz do Brzozowa. Na szybko się ogarniamy i w trakcie spotkania zbieramy się w grupie 20-osobowej. Wychodząc ze stadionu po zakończeniu spotkania leci w nas grad butelek. W rezultacie atakujemy liczniejszą grupę przyjezdnych, ich samych na nasze oko około 40 osób. Dochodzi do starcia, kilku z koalicji na glebie dostaje butami po mordach. Później na hasło psy zawijamy całą grupę w stronę miasta. Nikt od nas nie został. Starcie na remis, choć biorąc pod uwagę przewagę liczebną gości plus rzuty butelkami, to można by uznać inaczej. Relacja Zamczyska na poziomie ich kolegów z Przysietnicy. Od nas zero sińców, nie wspominając już o ciężkich nokautach. Zobaczcie filmy z tego zdarzenia. Zachęcamy do komentowania oraz zostawiania łapki w górze pod filmem dla rozwoju kanału. Do następnego. Subskrybuj największy kanał kibicowski w Polsce oraz wbijaj na stronę www.polishfans.tv. Zapraszamy na zakupy w polishshop.pl z kodem polishfans.tv 5% rabatu.